Państwu, dziś mamy środa, 17.10 i szanowny Państwu, bardzo przykro, ale trzeba nakładać maski przeciw chorobie, koronawirus, rozprzestrzenie się, nawet w Europie już jest. U nas w Polsce 4 osoby w szpitalu jest, ciężko chorzy, jedna osoba, bardzo ciężko chora u nas, bo zaraziła się, już powiedzieli od czego, od Murzyna, i zaraziła się od węża. Tak. Ja oglądam teraz wszystkie wiadomości, oglądam wszystkie wiadomości, na jakie programy są, i dziennik telewizyjny, wiadomości, i TVN, i nie TVN, wszystkie. Oglądam i powiem tak, bardzo przykro jest, że taka choroba trafiła do Polski, a te osoby pochodzą z Kielc. Z Kielc. Bo powiedzieli w telewizji wszędzie, że te osoby są z Kielc. I powiem tak. Współczuję dla rodziny. Bardzo współczuję. Ale tylko chcę się zapytać jedną sprawę u rodziny. Dlaczego oni... No pojechali, wiadomo za czym, za chlebem Bożym. Pojechali za chlebem zarabiać. Nikt się nie spodziewał, że taka choroba trafi nawet do Polski. Trafi już w Niemczech jest, w Chinach, a pochodzi ona z wężów. Węże są zarażone tą chorobą. Od też jakiegoś tam może węże się zarazili. I bardzo współczuję dla tych rodzin. No, lekarze co mogą, to i robią. Co mogą, to i robią. Ratują życie dla ludzi. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze robią, bardzo dobrze czynią, że pomagają dla ludzi. Że ratują, jak powiedziałem, życie, muszą ratować życie, bo każdy człowiek chce żyć. Każdy człowiek chce nie umierać, tylko żyć. Ja powiem co jeszcze. Szanowny Państwo, kupujcie na razie maski przeciwtlenowe i nasączajcie ich spirytusem, tylko osoby dorosłe. Bo małoletnie dzieci nie mogą nasączone być tym spirytusem z tego powodu, że człowiek to wdycha w organizm ten alkohol. I powiem tak, Szanowne Państwo, bardzo proszę, prowadźcie dzieci swoje do lekarzy. Jeszcze raz do lekarzy. Żeby badane byli, czy są zarażone chorobą tą, co wymieniłem naprzód, wcześniej, że nawet dzieci małe zarażają się tą chorobą. I wiem bardzo, i słyszałem od pana ministra, i chcę bardzo serdecznie podziękować dla ministra zdrowia, że tak
zajął się, że jest opieka na lotnisku w Warszawie, w Krakowie i w Szczecinie. Bo trzy lotniska mamy. I z całego serca dziękuję dla pana ministra zdrowia, dziękuję dla lekarzy, że dbają o naszą tą chorobę. O tą chorobę zaraźliwą bardzo. Koronawirus. I uważajcie między sobą. Na razie się nie trzeba się kontaktować. Nie podawać ręce. Nie podawać nic sobie. Nie kaszlać. Jak kaszlać, to trzeba zamykać usta i odchodzić człowiek od człowieka, żeby człowiek człowieka nie zaraził. Żeby był człowiek człowiek od człowieka, żeby dalej był. Żeby dziecko od dziecka było dalej. Mama nawet od dziecka, żeby nie zbliżała się, bo może kichnięciem, kasznięciem, podanie ręki, mowy blisko, może być zarażona wirusem tym i tak dalej. I bardzo was, dla pana ministra jeszcze raz zdrowia, z całego serca, dla pana Krzysztofa ministra zdrowia, bardzo dziękuję, że tak patrzy o nas. Że tak patrzy o nas. Jeszcze chcę powiedzieć o chorobie innej, też oglądałem. Znowu lepiej dla oka wróciła choroba świńska ta. Choroby świńskiej nie ma i nie było. Już dawno. Unia Europejska znowu wymyśli nie wiadomo jakie choroby dla nas i znowu chce nas skłócić z innymi państwami, z innymi państwami, ażeby nawet nie było zgody. I na chorobę, chorobę świńską nie zważajcie, świnie nasze są zdrowe. W każdym województwie. Na razie tyle, co będę wiedzieć, przekażę wiadomości, dalsze będą ode mnie. A nie słuchajcie na Jana Rodo, że ja nie umiem samochodu uruchomić. Że ja nie umiem podłączyć akumulatora.